Siemanko, ja jestem Lucek. Zapraszam was na kolejny odcinek z Need for Speed Heat. Zostawcie łapę w górę oraz subskrypcję, jeśli podobają wam się filmy z tej serii, bo wtedy będę miał lepsze zasięgi, będę mógł więcej gier nagrywać. Takie tam. Dobra. Pad mi nie działa. O, już działa. Dobra, słuchajcie, wiecie na co ja ostatnio wpadłem? Wiecie, znacie tą aplikację NFS Hit Studio, nie? Patrzcie, tutaj mamy taką ikonkę. To jest ta ikonka ze studia. Jakbym miał stunigowanego tego McLarena na telefonie, no to bym mógł sobie pobrać mój tuning i już bym tutaj miał samochód stunigowany. Wiecie jak to działa, czy nie wiecie? Tak to działa. I teraz jedna ciekawa rzecz. Zobaczcie, mamy te samochody, te korwety, na przykład tą korwetę z... jak to się nazywa? Z tej wersji Deluxe Need for Speeda, prawda? Tutaj tuning jest niedostępny, nie mogę z tym samochodem nic zrobić. Widzicie, jest zablokowane, ale ikonka NFS Hit Studio jest. I zobaczcie, jest tutaj komunikat. Nie znaleźliśmy wersji NFS Hit Studio tego pojazdu? Nie znaleźliśmy wersji NFS Hit Studio tego pojazdu. Powiesz aplikacji dokonania modyfikacji na urządzeniu mobilnym. Właśnie. I teraz podłączam telefon. No i pytanie, która teraz to... Który teraz to będzie ten samochód, tak? Ta korwetta, co jest tam, nie? Wybieram wszystkie samochody. Czekajcie, bo nie mogę wybrać. Coś się zablokowało. Okej, okay, wybieram wszystkie samochody. I tutaj mam chyba wszystkie samochody pobrane. Niektóre... Jedną mam korwettę stunigowaną, ale nie wiem, czy to jest ta. Jest ZR1 Coupé. Ja teraz muszę zobaczyć, która to jest dokładnie korwetta. Jak ona się nazywa? Ona się nazywa Chevrolet Grand Sport KS. Wiecie co, szukam tutaj, szukam w tej apce tego samochodu, ale nie widzę korwety Grand Sport KS. Tutaj jest Z06. Tu są jakieś różne egzotyki. Część z tych samochodów to są te sekretne wozy, ale jak na nie klikniesz, to możesz je sobie odblokować. Po prostu je pobierasz, tak? To będzie chyba jakieś Lambo albo coś takiego. Natomiast żaden z tych sekretnych samochodów to nie jest korwetta, bo kształtem nie przypomina nawet korwety, nawet mimo, że ich nie pobrałem, tak? A to jest nie Lambo, tylko Honda. Ale taki kształt ma podobny do Lambo, nie? No i teraz pytanie. Ktoś tam pisał w komentarzach, że da się stunigować aplikacją tą korwetkę. No ale nie wiem, czy to do końca jest prawda, skoro ja tutaj tego samochodu w ogóle nie widzę nawet. Tu jest coś niby... No to jest chyba Porsche. Można sobie przez aplikację to robić. Ale nie każda fura tu jest i w tym jest problem, nie? Tak więc chyba... Tak, to będzie 918. Jep. Dobra, nie chcemy tego tunigować, więc co? Mam tak naprawdę możliwy do stunigowania jeden samochód, czyli ten. To by była niby ta korwetta, ale ja już mam ją przerobioną, prawda? Pobieram update. Może właśnie update, jak pobiorę, to będzie coś, będzie działać, nie wiem. Pobieram update. I teraz mogę tu jakieś części sobie powymieniać. Właśnie, czy możemy ją zrobić chociażby, żeby była tak szeroka? Muszę to sprawdzić. Splitter, headlights. Patrzcie, tutaj nie można jej tak poszerzyć nawet, nie? Chyba, że mamy jakiś gotowy pakiet do tego. Jakby... Czekaj, tu jest jeszcze jakieś dostosowanie. Aha, to można wyłączyć, dobra. Okej. To już jest poszerzone na maksa? Nie, no na pewno nie jest tak szerokie jak ta korwetta, która jest z wersji Deluxe, prawda? Więc raczej nie będzie działać to. O, ale możemy dach ściągnąć, spoko. Tu możemy dać spoiler. Jest ten, no nawet nie ma tego hardkorowego spoilera, więc no... Nie da się stunigować chyba tych samochodów, nie? Ale jest taka opcja, żeby użyć aplikacji. Wtedy teoretycznie moglibyśmy niektóre samochody stunigować. Jezus Maria, jak to wygląda. Masakra. No ale chyba nie ma opcji, żeby to zrobić jakoś inaczej, nie?
No tak, w ogóle jak chcecie, to przetestujcie sobie tą aplikację. Ale uwaga, aplikacja ma naprawdę bardzo wysokie wymagania, więc możecie mieć problem, żeby ją odpalić na swoim telefonie. Myślę, że to będzie dobry benchmark dla waszego nowego telefonu, jeśli macie jakiś, chcecie go przetestować, bo naprawdę jest mocno zasobożerna. Okej. Okay. New secret car unlocked. Okay. Yes. Zapisujemy. Raczej, no nie wiem, spróbuję, bo ja pobrałem tutaj jakiś update do tego samochodu, ale no to raczej nie jest ta fura, nie? W tym rzecz. Nie mam tutaj tego Grand Sporta, tylko że to jest wersja, ta co jest w grze, to jest wersja KS, prawda? Więc tak, powiem wam. Chyba, że tu coś jeszcze jest takiego podobnego kształtem. Nie wiem. Nie, to raczej nie jest Corvetta. Także powiem szczerze, nie wiem jak mam to stuningować, zmienić ten tuning, wygląd, to jest R8. Nie, także jak macie jakiś pomysł jak to zrobić, dajcie znać w komentarzach. Tu jest jeszcze ZR1. No spróbuję z tym pokombinować. Może tutaj da się tak poszerzyć ten samochód hardkorowo. Jak nie sprawdzimy, to się nie dowiemy, prawda? License plate, rooftop, wheels. Nie wiem, to jakieś jakiekolwiek felgi. Ty! To tyle! Nie mogę nic z tym samochodem więcej zrobić. What the... Serio? Patrz, wybieram części i nie mogę nic więcej zrobić z tym autem. Mogę tylko stance zrobić. Ej, czemu? Ten samochód nie ma części w ogóle. Tutaj są jakieś wrapki. To nas nie interesuje, ej. Czujesz to? Tutaj można kolorek zrobić, jakiś. I tyle. Zapisujemy. No i dobra, zapisuję furę. Jakiś taki na szybko tuning zrobiłem, zobaczymy czy da się to pobrać. Tej fury w ogóle nawet nie da się stuningować, to jest ciekawe, nie? No dobra, wyłączam telefon. I wracamy do gry. I w grze sytuacja wygląda tak, że właśnie moja aplikacja jest połączona z grą, więc powinno to działczyć. Gdybym miał jakiś inny samochód, który sobie stuningowałem w grze, nie wiem, który tu może być, BMW na przykład stuningowałem na pewno, tego chyba też stuningowałem. Nie chcę usuwać tego tuningu, ale w sumie mam zapisany. Widzicie, pobieram z aplikacji ten tuning i działa, tak? Nie muszę go stosować, nie muszę go potwierdzać, ale jest. Natomiast do Corvetty to nie śmiga. Szkoda trochę. Ostatnio mam trochę namarudziłem na mojego Huracana. Zrobiłem go niby pod drift, ale jakoś tak nie lata za bardzo. Nie jestem zadowolony z tego, mimo że ma same części elitarne. I niektórzy z was pisali, że warto zainstalować opony nie te elitarne, a dać mu na przykład do driftu jakieś trochę gorsze te oponki i zawieszenie typowo do speedcrossu. No ja nawet takie mam, tak? Tu mamy pokazowe i mówiliście, że do speedcrossu zawieszenie najlepiej się spisuje. Nie wiem co jeszcze powinienem zrobić w tym Lambo, żeby to lepiej latało. Bokiem oczywiście. Pokazowy. Aha, bo co w ekwipunku, dobra. No mam do speedcrossu ten układ różnicowy. I też opcja jest taka, że nie każdy ten układ różnicowy się nadaje, tak? Ale spróbujmy sobie trochę gorszy ten dyfer zainstalować z części Pro i zobaczymy jaki da nam rezultat. Aha, jeszcze mówiliście coś o skrzyni biegów, żeby dać tu pięciobiegową skrzynkę. Z tego co patrzyłem w komentarzach, wtedy będzie, patrzcie jak prędkość spada, nie, nagle. No ale nam na tym nie zależy teraz, zależy na tym, żeby samochód po prostu driftował. A jak prędkość maksymalna będzie niższa, to nam tam nie przeszkadza. Hamulce chyba najlepiej jak będą jak najlepsze, tak? Potestujemy sobie różne konfiguracje, bo trzeba strefy driftowe porobić do końca. No a przy okazji, skoro już jesteśmy w garażu i mamy Lambo, zróbmy sobie jego tuning. Mówiłem, że będzie trzeba coś tutaj porobić z tym autkiem. W stosunku do Need for Speeda Paybacka mamy tutaj chyba nowe części.
Możemy sobie zrobić taką maskę a la Sesto Elemento. Jezu, co to? Co? To jest część od Lamborghini? Wow. Dziwne, nie? Okej. Mam trochę kasy na szczęście, dobra. Powiem wam, nie wiem co wybrać. Chyba wybiorę to. Jakoś tak zupełnie świeżo wygląda. Zupełnie inaczej niż przywykłem. Dobra, walimy jakieś tam hardkorowe części. Tu chyba można też różne owiewki dać, ale nie chcę jakoś do tego auta. Takie lusterka mamy do wyboru. Może dajmy do driftu jakieś tam mniejsze lustereczka, nie? To wygląda jakby było przykręcone na wkręty, ale dobra. Maska już żeśmy dali. Szyby dachu nie możemy zrobić. No i tutaj mamy bok. Furki. Ty, a to co to? Prawdę mówiąc, nie wiem co to są za części od jakiegoś modelu Lamborghini, o którym nie słyszałem. Dajmy coś takiego. Tam to za bardzo wystawało, nie? Ty, i pewnie będziemy mogli jeszcze bardziej poszerzyć furę. Co to jest? Dobra, to wygląda spoko. Się łączyć z tym tylnym spoilerem. Co to, jakaś torowa wersja Lambo? Nie, tak ciężko mi powiedzieć co to jest. No ale są inne części niż w Faybacku, to zdecydowanie na plus. Możemy dać sobie czarne światła. Co on ma tutaj z tyłu napisane? Trofe? Co to jest? Ktoś wie o co chodzi? Takie części jak od Sesto Elemento, kurde. Nie wiem od jakiego to auta jest. Tu jakie wloty! Eno. Takie jakby kocie uszy, nie? Okej. Dajmy coś takiego. Klapa bagażnika, spoiler. Czekaj, to na pewno była... Tak, to była klapa bagażnika. System audio to olewam. I tak mamy swoją muzykę tutaj. Bardzo spoko spoilery są do wyboru. W zależności od tego, jak to tam chce tuningować. Zobaczcie, mamy tutaj różne opcje. I spoilery są po prostu ładne. Mega mi się to podoba. To w wielu nowych grach to jest brakujący element. Nie można stuningować samochodu jakoś ładnie, tylko się robi z niego potwora. Podoba mi się takie zabudowane tymi plastikami na czarno z tyłu. Nie wiem czy to są plastiki, czy co to jest, ale... Wydechy. No tutaj chyba nie ma niespodzianki. Nie, jakoś tam nie wygląda totalnie inaczej. Zostawię te końcówki takie jak mieliśmy w Lambosie w standardzie i felgi. Podobają mi się tutaj te do Lambosa. Jaki cal malutki. Moglibyśmy z tego dragstera zrobić. A jeszcze nawet nie doszedłem tutaj do dragów. A tutaj ponoć są jakieś. I dajmy tutaj jakieś takie niestandardowe wykończenie. O, coś takiego. Zajebiste są. Te kolorki, nie? Rozmiar felgi już mamy. I jeszcze z tyłu felgi. Żeśmy tutaj zostawili takie. Znowu ten zal taki się zrobił. Chyba faktycznie do dragsterów są te felgi czy coś. Dobra. Tu jeszcze opony można powymieniać, nie? To... Wtedy troszeczkę koło się wysuwa. $1500 te zaciski kosztują. One tylko wizualnie tam, wiecie o co chodzi, nie? Mamy jeszcze tam tarczę do wymiany. No z przodu musimy mieć jakąś lepszą. Dajmy jakąś tam. Cyk. Takie noże. I teraz ja tutaj wszedłem sobie w tę felgę, dlatego że chcę kolor dać jeszcze do tyłu. Cyk. Nawet nie wiem, czy to jest ta sama felga
Z tyłu, co z przodu? To samo, podoba mi się. No i oczywiście zaraz sobie jakiś tam inny kolor wybiorę. Tu już mamy, także wszystko. O kurde. Nie no, z daleka nie wygląda to dobrze. Ten przedni zderzak jest taki dziwny. Ja nie mogę. Ten jest jeszcze gorszy, nie? Tak. Ja pierdziu, co to jest? Nie mogę jakby ogarnąć tego. Dobra, o, tak lepiej, nie? Dobra. No i najważniejsza rzecz. Gleba! Moglibyśmy tu jeszcze Canberra wrzucić. Podobają mi się te przednie lampki. Super to wygląda. Dobra, tu mamy różne efekty. Chyba nic tam nowego nie powygrywałem. Nie mam nic nowego w ekwipunku. No i mamy jeszcze dźwięk wydechu, nie? Ja bym chciał, żeby on trochę do góry może strzelał tym. Ja wiem, że to może wyglądać źle, ale kurde, jak on robi z tych wydechów fajnie. O, tu jest jakiś taki krótszy chyba. On jest trochę pod kątem do góry, ten wydech. Nie, ten standardowy, co mamy, to on jest taki. Nie wiem, on też jest do góry. Nie chcę dawać taki. Wygląda dziwnie. Albo coś takiego, nie? Ej, bo jak będę chciał zrobić Kiss the Wall, to jak? No to wygląda takie, takie wysunięte do góry jest, nie? To i tak jeszcze w granicach normy. Ja pierniczę, jak to wygląda. Czekaj, a zobaczmy, może ktoś zrobił jakieś fajne malowanko do tego autka. Mamy jakieś policyjne. I... Coś takiego driftowego może. Ludzie robią zajebiste rzeczy na tych samochodach, naprawdę. Jest w czym wybierać nieraz. Głównie to zależy od auta, ale... Przeważnie można spotkać naprawdę fajne... malowanka do furek. Chyba znalazłem coś dla siebie. Takie dosyć... proste malowanko, ale wygląda spoko. Cyk. Yeah, kurde, a te światełka z przodu. Niesamowicie to wygląda w tej grze, nie? Yeah. Dobra, idziemy próbuję nim podriftować teraz. Niby prędkość nam się znacznie zmniejszyła. Maksymalna tego samochodu. No, teraz czytałem wasze komentarze pod ostatnim filmem i też tam tuningowaliście inne samochody i mówiliście, część z was mówiła, że najlepszym jest RX-7 do driftu. Mamy Mercera, a przynajmniej auta. Spotkajmy się, to przekażę szczegóły. Ale no... Znaczy ten Lambo wolno się rozpędza, nie? Takie mam wrażenie. Coś zupełnie innego. Podjedź do Rockville i sprawdź się na serpentyna. Wow. Ty, no to czemu on taki wolny jest ten Lambo? Kurde. Czy my tu naprawdę musimy zrobić swapa, żeby to jakoś jeździło? A może po prostu muszę się pogodzić z faktem, że w końcu w tym NFS-ie zrobili dobrą fizykę i samochodami z napędem na 4 koła się lipnie driftuje. Ale znowu fajnie mi się driftowało moim małym Focusiem, kurde, nie wiem jak mogę inaczej nazwać. Focusiek to jest. Może powyciągam części z Lambosa i wsadzę do Focuśka. Zobaczymy jak to on wtedy będzie driftował. Co o tym myślicie? Ej no, wydaje mi się, że trochę lepiej lata od Lambosa. Lambos był strasznie przyczepny, a ten... No sprawdźmy.
No kurde, jest znacznie lepiej. Okej. No dobra, wygląda na to, że w tym NFS-ie troszeczkę lepiej radzą sobie... Znaczy, może inaczej. Wygląda na to, że w tym NFS-ie jest tak, jak powinno być, czyli samochody, które powinny być egzotykami, które powinny świetnie się prowadzić, super przyspieszać, są dedykowane chyba tylko do tego, no. Nie wiem, jeśli ktoś z was zrobił dobrze Huracana do driftu, może się podzielić w komentarzu jakimś swoim tuningiem. Na obecną chwilę wydaje mi się, że Focus jest moim najlepszym driftowozem. Wiem, że pisaliście mi też, żeby sprawdzić Mazdę RX-7 i też ją sobie sprawdzę. Natomiast na razie sobie tym Focusem będę latał. No i tyle. Czekajcie, ja tylko pojadę sobie do jakiejś strefy driftowej, bo coś mi się nie chce wierzyć, że mi aż tak dobrze poszło tym Focusem tam. Tu musimy 35 tysięcy punktów zdobyć. Sprawdźmy to. Pamiętam, że Lambosem w wielu miejscach było mi trudno nabić punkty, a nawet nie tylko nabić, po prostu tym samochodem źle się driftowało, bo był zbyt przyczepny i te drifty, nie wiem czy pamiętacie ten ostatni odcinek, te ostatnie dwa odcinki, gdzie próbowałem swoich sił w Lambosie, no było mi strasznie ciężko, tak? Dobra, tutaj się ta strefa driftowa chyba kończy, nie, zaczyna, dobra. 35 tysięcy, ok, tu poszło słabo. Tutaj też duży ruch uliczny, nie? Gdzie może spróbujemy jeszcze w drugą stronę pojechać. Zobaczymy, jak pójdzie. Już jest koniec, ok. 8 tysięcy za pierwszym podejściem, nie najlepiej. Ja bym faktycznie może... Może w końcu w tym Need for Speedzie jest tak, że samochody z napędem na tył lepiej driftują od samochodu z napędem na 4 koła. To by było coś, nie? Ajajaj, tu moja wina. Dobra. I lecimy. No, 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 aha! Tam. Co to było? Tak patrzę, że do mojego garażu trzeba jakiejś świeżej krwi. Chyba, żebym jeszcze tego Merca sprawdził do driftu. Może on coś tam da radę. Kurde, tak driftuję i mam wrażenie, że te samochody są po prostu za słabe. Nawet zmieniłem sobie teraz skrzynię z automatycznej na manualną i próbuję jakoś dostosować te biegi, żeby samochód nie zmieniał biegu podczas driftu, po to tylko, żeby nie łapał przyczepności, tak? Bo jak zmieni na wyższy bieg, to zaraz złapie przyczepność i lipa, i koniec, i po drifcie, nie? No i dalej samochód jakoś się bardzo dusi podczas tego driftu, mimo że mam opony driftowe. Ja nie wiem, co ja muszę tutaj za potwora zrobić, żeby to driftowało jakieś na tych takich luźniejszych zakrętach. Próbuję i tak to wygląda to biednie. Kurde, tym Mercedesem też jakoś tak dziwnie. Czy on naprawdę jest aż taki słaby? Maksymalnie można stunigować samochody... nie to... Maksymalnie można stunigować samochody na poziom 400 punktów, tak? Jakby... Ja miałem wrażenie, że po prostu brakuje mu mocy, no! No ale zobaczcie, gdyśmy tą V12 dali... Pomijając to, że w ogóle Mercedes nie pasuje mi do driftu. Nie wiem, piszcie w komentarzach jakieś swoje sugestie co do driftowozu. Ja spróbuję to jakoś sam rozgryźć i tyle. Nie wiem, no, rozkładam ręce na razie.